Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Rowieczka. Ja mam na imię Justyna, prowadzę ten kanał, a także Instagram, pasmanterię internetową i teraz też pasmanterię stacjonarną w Lublinie, wszystko o nazwie Rowieczka. I ten odcinek powstaje w odpowiedzi na te pytania, które dostaję często w sklepie. I właściwie co drugi klient się mnie o to pyta, czyli ile motków potrzeba na dany projekt. I myślę, że pokażę, jak takie informacje wysnuć tak naprawdę na podstawie etykiety i z pomocą strony internetowej Dropsa, nawet jeżeli to nie jest włóczka z Dropsa. Także zaczynajmy. Dla przykładu wzięłam włóczkę akurat Baby Merino i będziemy próbowali najpierw zrozumieć etykietę. Drops ma taki system, że on grupuje swoje włóczki w grupy. To tutaj mamy tą informację właśnie na samej górze i to jest włóczka Drops Baby Merino. Ona należy do grupy A. Grupa A w Dropsie jest tą grupą najcieńszą, gdzie lądują właśnie włóczki takie cieniutkie, jak Baby Merino. I jaką mamy dalej informację na etykiecie? Jakie druty, jakie szydełko jest potrzebne? To jest potrzebne szydełko albo druty 3 mm. Potem informacja o próbce, jaka mniej więcej nam wyjdzie. Tutaj na kwadracie 10 na 10 cm powinno nam wyjść 24 oczka, 32 rzędy, wiadomo, no to jest względne. I informacja właściwie najważniejsza, no nie licząc składu oczywiście, czyli że to jest 100% wełna, to, że w motku 50 gram jest 175 metrów włóczki. I to jest informacja, która znajdzie się na każdym motku. Czy to jest motek z Dropsa, czy to jest, nie wiem, motek z włóczki, nie wiem, Yarn Art, Himalaya, czy cokolwiek. Ta informacja zawsze jest, czyli ile motek waży i ile motek ma metrów. I to miejsce, ten wymiar zapamiętajmy i to nam się zaraz przyda. Właśnie przy zaglądnięciu na stronę Dropsa. To teraz przeniesiemy się właśnie na stronę internetową Dropsa. Jestem już w wyszukiwarce i w pasku wpisuję stronę Drops, włóczki. Klikam, pierwszy link u góry, wybieram i wchodzę na stronę, gdzie zaprezentowane są wszystkie włóczki Dropsa i szukam sobie Baby Merino, czyli tą włóczkę, którą mam. Zjeżdżam jeszcze niżej, aż do wzorów dla włóczki Drops Baby Merino i sobie klikam w ten link i powiedzmy, że chcę wiedzieć, ile motków będę potrzebowała, gdybym chciała zrobić kocyk dla dziecka. Kocyki w Dropsie są akurat w niemowlęciu. Klikam tutaj po lewej stronie na niemowlęta, kocyki. I jak widzicie, tutaj w filtrach mam już od razu wybrane Baby Merino z automatu. Tutaj już sobie wybrałam kocyki i sobie kliknę na jakiś kocyk. Biorę ten kocyk różowy i patrzymy, ile według Dropsa będę potrzebowała motków. Oni sugerują, że mogę sobie tutaj zrobić rozmiar kocyka w szerokości 45 do 73 cm, długość od 52 do 80 cm. I tak, jeżeli wybiorę, tutaj patrzymy teraz, jeżeli wybiorę ten najmniejszy rozmiar, no to pójdzie mi 150 gram, czyli 3 motki. A jeżeli ten największy rozmiar, to pójdzie mi około 5 motków, czyli 250 gram włóczki. I ja już ten sposób z takim
kalkulowaniem włóczki już od dawna stosuję i wiem, że te ilości, jakie pokazuje Drops na swojej stronie dla wzorów, to są takie już naprawdę z zapasem. Także jeżeli patrzymy sobie jakieś ilości u Dropsa, to możemy być pewni, że jeżeli kupimy dokładnie 5 motków, to nie pójdzie nam tego więcej, wręcz bym powiedziała, że coś zostanie. Także już do tego nie musimy dokładać czegoś dla marginesu, tak? Okej, no to właśnie przeanalizowaliśmy ten nasz najprostszy przykład, czyli mam włóczkę z Dropsa i się okazuje, że to, co szukam, to akurat jest, tak? Jest wzór na kocyki, mogę sobie to ściągnąć, tak? Cofam teraz, cofam się, cofam, cofam aż do tych włóczek i powiedzmy teraz inny przykład, taki jak parę dni temu z koleżanką w sklepie analizowałam, czyli podpatrzenie dla włóczki Drops Bell. Ona jest teraz w promocji i powiedzmy, że chcemy zrobić kocyk z Bell. Więc klikam w Bell i zjeżdżam na dół, tak jak ostatnio. Klikam w wzory dla włóczki Drops Bell. Znowu w niemowlę, bo chcę zobaczyć, ile będę potrzebowała taki kocyk dla dziecka. No i się okazuje, że nie ma, tak? W ogóle nie ma nic dla niemowląt z Bell, oni tego nie przewidzieli. No to co? Nie mam pojęcia, tak? Mam zgadywać, ile potrzebuje włóczki Drops Bell motków na kocyk? Nie, wtedy Drops przychodzi też z pomocą, oni mają na to pomysł, mają rozwiązanie. Właśnie tu nam się przyda to grupowanie. Widzicie, tu jest grupa włóczek. Jest napisane, do jakiej grupy włóczek należy Drops Bell. Okazuje się, że należy do grupy B, więc klikam sobie w tą grupę i widzę, jakie jeszcze inne motki są w tej grupie. Klikam na Drops Cotton Merino, bo ona też jest w tej grupie i patrzę. Patrzę sobie wzory dla Drops Cotton Merino. Klikam w niemowlę, klikam kocyki. O, na szczęście jest kocyk i patrzę, ile będę potrzebowała włóczki właśnie z tej samej grupy co Bell, czyli właściwie o tej samej grubości. I według nich na kocyk 72 cm, na 83 cm takiej włóczki potrzeba 8 motków, czyli 400 gram. Co prawda te grupy są dość szerokie i zawsze sobie warto jeszcze sprawdzić, ile tak naprawdę w 50 gramach jest metrów. Akurat Cotton Merino ma 50 gram w 110 metrach, czyli 50 gram to 110 metrów. Cofamy się i patrzymy tutaj. Tutaj pod każdą włóczką na stronie Dropsa jest wypisana waga z metrami. I tak Bell ma 50 gram, 120 metrów, a Cotton Merino 50 gram i 110 metrów. Także rzeczywiście są porównywalne. Tutaj już nie wchodźmy w szczegóły, na ile która z nich jest rozciągliwa i na ile wydajna. Wiemy, że mniej więcej 8 motków, a tak jak mówię, są to wartości takie z dużym marginesem. Co jeżeli sytuacja jest bardziej dramatyczna i mam włóczkę z innej firmy? Wtedy znowu jakby wracamy do etykiety włóczki i patrzymy, ile ta włóczka z innej firmy ma gram i ile w tych gramach ma metrów. Powiedzmy, że ma 50 gram i ma powiedzmy ile... Jesteśmy w grupie B, więc ucieknijmy stąd. Weźmy jakąś inną sobie włóczkę. Powiedzmy, że w 50 gramach ma 100 metrów. No to szukamy włóczki, która ma podobnie. No podobnie ma karizma, więc klikamy w karizmę i wszystko robimy analogicznie. Czyli znowu udajemy się we wzory, klikamy, co tam potrzeba, co chcemy zrobić i widzimy, ile włóczki nam potrzeba. Także czy to jest włóczka z firmy Drops, czy z innej firmy, tak naprawdę najważniejsza informacja to ile jest gram
i ile metrów. Jeżeli mamy motek 100-gramowy, no to dzielimy sobie tą wartość po prostu na 2, na pół i wiemy, ile by było w 50 gramach. Czyli patrzymy na te wartości, waga, metry. I tak naprawdę to jest chyba koniec całej historii. Mam nadzieję, że to Wam się przyda, że skorzystacie z tych informacji i że dowiedzieliście się czegoś nowego. Ja stronę Dropsa naprawdę uważam za jedną z lepiej zrobionych, lepiej zbudowanych. To jest naprawdę super baza wiedzy i bogactwo wzorów. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do subskrypcji, do łapki w górę, skomentowania, udostępnienia. Ja bardzo chętnie czytam Wasze komentarze i chętnie na nie odpisuję. Także pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do sklepu i co, do zobaczenia. Pa, pa.